Rysowanie wysokości w trapezie. Trapez to dowolny czworokąt, w którym istnieje przynajmniej jedna para boków równoległych. Narysujmy taki czworokąt. Teraz podpiszmy podstawy trapezu. Podstawami nazywamy właśnie parę boków równoległych tego czworokąta. Następnie na rysunku umieszczam dwa punkty, z których poprowadzona zostanie wysokość. Wysokość to oczywiście odcinek łączący podstawę z drugą podstawą, bądź też jej przedłużeniem i prostopadły do niej. Usuńmy napisy i weźmy ekierkę. Przykładamy ekierkę tak jak tutaj pokazuję na rysunku, czyli jedna z przyprostokątnych ekierki musi leżeć na podstawie trapezu. Następnie rysujemy odcinek. Proszę bardzo, kolorem czerwonym zaznaczona została właśnie wysokość. Teraz opisujemy tą wysokość, czyli zaznaczamy kąt prosty, sygnalizując, że jest to odcinek, który łączy podstawy i jednocześnie jest prostopadły do nich, a zatem jest to wysokość trapezu. Aby narysować drugą wysokość trapezu, musimy przyłożyć linijkę, no właśnie tak jak tutaj pokazano na rysunku. Następnie przedłużyć krótszą podstawę trapezu. Możemy teraz linijkę odłożyć i jednocześnie posłużyć się drugim z przyrządów, czyli ekierką. Przyłóżmy teraz ekierkę. Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób należy ją przyłożyć. No właśnie, czyli jedna z przyprostokątnych ekierki leży na przedłużeniu krótszej podstawy trapezu i rysujemy drugą wysokość. Zaznaczamy kąt prosty i możemy odłożyć ekierkę. A zatem w tym wypadku wysokość łączy podstawę oraz przedłużenie drugiej podstawy trapezu. Możemy jeszcze tutaj zaznaczyć kąty proste, czyli oczywiście podstawy trapezu są równoległe, tym samym mamy też kąty proste do góry, tak jak tutaj pokazuję. Zadanie zostało wykonane. Narysowaliśmy obydwie wysokości naszego trapezu.